Top 10 najlepszych wypowiedzi marszałka Szymona Hołowni. Jakie gorące okrzyki zachęty w stronę pana posła. Dawaj Zbychu, dawaj! Numer 10. Naszą dyskusję o studentach, o Jay-Z i Gen Z obserwuje dzisiaj młodzież z warszawskiego liceum Bolesława Prusa, która jest tutaj na galerii. Miałem okazję przywitać się z nimi, idąc tutaj na salę. Dziękujemy, że jesteście i prosimy, nie traćcie wiary w demokrację. Dobrego dnia. Numer 9. Wierzę głęboko w obiektywizm pana redaktora i w to, że z równie krytycznym spojrzeniem i bezwzględnością przyglądał się tym podpisanym in blanco blankietom ustaw składanych w ubiegłej kadencji przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, prawda? Teraz. Konkretną ustawę akurat tu się tak, ale pyta pan o detaliczną sprawę, a rozumiem, że docieka pan też istoty zjawiska. Teraz dociekam tej ustawy. A ja chciałbym, jeżeli pan pozwoli, bo rozumiem, że to jest pana pytanie, odpowiedzieć szerzej, a nie węziej i powiedzieć bardzo wyraźnie, że uważam, że posłowie powinni znać ustawy, pod którymi się podpisują. Niestety w ciągu ostatnich 8 lat tradycją stało się, że posłowie nie mieli zielonego pojęcia, pytani przez dziennikarzy, pod czym się podpisali, bo były po prostu gotowe template'y podpisów, które dołączano do tej czy innej ustawowej wrzutki. Natomiast jeżeli dzisiaj któryś z posłów rzeczywiście mówi, że nie wie, pod czym się podpisał, powinien być pan być absolutnie bezwzględny w egzekwowaniu tego od niego. Posłowie powinni wiedzieć, pod czym się podpisują i zachęcam pana do dużej odwagi, choć pewnie nie muszę w tym zakresie. Tak, posłowie powinni wiedzieć, pod czym się podpisują, niezależnie od tego, z której partii się wywodzą. Dziękuję. Rzeczywiście nie musi pan zachęcać, bo wymagam od wszystkich posłów, żeby wiedzieli, pod czym się podpisują, panie pośle. Cieszę się z tej zmiany. A to nie żadna zmiana. A to nie zmiana. A to dobrze, bo wie pan, to w takim razie tylko jakieś złośliwe tak wypada, plotki. Że po tej stronie nie warto dawać im posłów. Nie wiedzą, pod czym się podpisują. Tak, tak. Ale cieszę się, że pan będzie egzekwował jako nowy marszałek. Będę niezwykle. To jest naprawdę taka duża satysfakcja. Wreszcie jest taki marszałek, który będzie to egzekwował, prawda? Ja też się z tego cieszę, z tej zmiany, która w polskim parlamencie się wydarzyła. Myślę, że poprzedni dziękuję. Też egzekwował. Dziękuję bardzo. Numer 8. Panie pośle Matecki, rozumiem, że występuje pan na sali w charakterze billboardu. Rozumiem. Proszę o to zadbać. Dysponuje pan z pewnością właściwymi środkami, aby go sfinansować. Proszę teraz o zajęcie miejsca. Wszyscy zapoznali się z pana prezentacją. Numer 7. Imponuje mi bezwzględność i zdecydowanie retoryczne pana posła, ale zwrócę uwagę panu posłowi, że to nie pan jest od wyznaczania zadań marszałkowi Sejmu. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów, ojej, jakie rozczarowanie słyszę w państwa głosie, ale przystąpiliśmy już do głosowania. Kto z pań i panów posłów, mieliście państwo naprawdę wiele godzin na dyskusję nad tym punktem porządku dziennego. Zadaniem Sejmu jest zmierzanie do decyzji i do konkluzji. Numer 6. Zadał pan w trybie publicystycznym, bo był też wniosek formalny, pytanie, co stało na przeszkodzie. Pytanie brzmi też, co stało na przeszkodzie i pytam to jako obywatel, który po raz pierwszy zasiada w tym Sejmie, żeby uchwalić te wakacje kredytowe w czasie, kiedy Sejm nie pracował od 30 sierpnia do 13 listopada. Drodzy państwo, przeprowadzę oczywiście na wniosek pana posła kontrolę sprzętu AGD, zamrażarek, chłodziarek we wszystkich komisjach sejmowych, abyśmy mieli pewność, że nic nie jest tam chłodzone lub mrożone. Numer 5. Uwagi pod adresem wieku pana posła są niestosowne, a pana posła proszę o skupienie się na przedmiocie ustawy, którą za chwilę mamy przegłosowywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie marszałku. Kiedy studenci mają zrekompensować? Nie Jay-Z, panie pośle Kaleta, tylko Gen Z, czyli tak, to są jednak dwa różne zjawiska. Numer 4. Ja mam bardzo poważne wątpliwości co do tego stylu, w którym pan premier Morawiecki żegna się z władzą.
i mam do niego uzasadnioną pretensję. Jako obywatel, jako patriota i jako marszałek Sejmu. Ludzie zdecydowali w sposób jednoznaczny 15 października, jak powinna wyglądać większość i kto powinien brać odpowiedzialność za polskie sprawy. Ktoś, kto przez 2 miesiące, jak Alicja w Krainie Czarów, zaciska oczy i krzyczy potworze, nie macie, nie powinien być chyba dzisiaj prezesem Rady Ministrów. My tu jesteśmy, panie premierze, nawet jeżeli uważa nas pan za tego legendarnego, bajkowego potwora. My tu jesteśmy. Ta większość, która została wyłoniona przez miliony Polek i Polaków 15 października. Może pan opowiadać, że nas nie ma jeszcze przez tydzień i prawo panu na to pozwoli, ale to nic nie zmieni, jeżeli chodzi o istotę sprawy. Numer 3. Panie pośle Suski, w jakim trybie znalazł się pan przed obliczem Wysokiej Izby? Ta obecność mnie cieszy, natomiast został zgłoszony wniosek formalny. Jak pan się pewnie orientuje, wystąpił już jeden z posłów jako przeciwnik tego wniosku formalnego. W jakim trybie chce pan wystąpić, panie pośle Marku Suski? Przyzwyczajenie. Drugą naturą człowieka. Wszystko to jasne. Numer 2. Te projekty będą procesowane w komisji w pierwszym czytaniu od dzisiaj. Od dzisiaj. Przepraszam. Procedowane, czy coś powiedziałem? Najmocniej państwa przepraszam, ale czasami słowo proces tak ciśnie mi się na usta, że nie mogę się powstrzymać. Numer 1. Dziękuję, panie premierze. Dziękuję też za to, że restrykcyjnie przestrzegał pan limitu czasowego. Pozostawił 3 minuty jeszcze swojej wypowiedzi. Obaj wiemy, jak czas jest cenny. Łączy nas wiele obaj. Jesteśmy na określony czas na swoich funkcjach i znamy nazwiska swoich następców. No, stąd porozumienie moje z panem premierem jest, można powiedzieć, pełne. Marszałkowskie podsumowanie poziomu Sejmu. Mikrofony na sali sejmowej zbierają tylko tych, którzy przemawiają. Chciałbym, żeby Polki i Polacy, którzy śledzą obrady Sejmu, wiedzieli, że dzisiaj na tej sali, w mojej ocenie, ale myślę też i że wielu z nas, przekroczone zostały standardy demokratycznej debaty. Chcę Państwa zapewnić, że jako marszałek Sejmu nigdy nie będę okazywał Państwu niczego innego niż szacunku i poważania dla mandatu, który Państwo otrzymali od obywateli. Natomiast gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby pogarda, nienawiść, agresja i okrzyki puknij się w głowę, które dzisiaj słyszeliśmy na tej sali, nigdy więcej na niej nie zagościły, bo są policzkiem wymierzonym tym, którzy poszli do wyborów 15 października tego roku.